Czołem Wielkiej Polsce, to już 18 lat, nie rządów PiS PO jedno zło, 10 lat nie rządu PiSu, 8 lat nie rządu Platformy, czyli ktoś jak będzie szedł do wyborów, no to właściwie zna te dwie partie no, od początku. Mamy okres przedwyborczy, rejestrują się różne komitety, partie, bardzo dobrze, niech będzie jak najwięcej. I żeby nikt nie mówił później, że nie ma wyboru, że wybór jest tylko PiS, PO, jedno zło. Nie, są inne ugrupowania, może i jeszcze będą inne, więcej zobaczymy. No i co się okazuje? Niedzielskiego usunęli, no bo dobrze wiedzą, że Polacy są wściekli na tego ministra nagłej śmierci i choroby. Ileż to ludzi poumierało przez tych bandytów, przez tą plandemię całą zakichaną. Do lasu nie można było wejść. Cmentarze zamknięte. Takie rozporządzenia durne. A ja podejrzewam, że im ktoś to kazał zrobić i to było odgórne działanie. Niekoniecznie i obce wpływy, bo to nie było polskie. No i taki Niedzielski się podał do dymisji. Wzięli kobietę, bo wiadomo, wizerunkowo kobieta będzie lepiej wyglądać. Aż wy łotry skończone, wy skurwysyny samorodne, żeście doprowadzili Polskę do ruiny. A te pytania, które Kaczyński chce publikować codziennie kolejne, jakie będzie pytanie referendalne, no po to tylko, żeby ściągnąć jak najwięcej wyborców. Nie, kurwysyny samorodne. Skurwysyny samorodne. Ja mam kilka pytań, które powinny być w referendum. Pierwsze podstawowe. Czy jesteś za tym, żeby wszyscy posłowie, senatorowie, sędziowie, adwokaci, urzędnicy, państwowi, miejscy mieli co 2 lata badania psychiatryczne, czy nie są wariatami. I to trzeba rzeczywiście robić, bo tak jak się kierowców bada i badania techniczne robi, to my chcemy właśnie, żeby posłowie szczebla wyższego, niższego, urzędnicy mieli co 2 lata badania psychiatryczne. O, takie pytanie by ściągnęło ludzi. Czy chcesz, na przykład pytanie referendalne, czy chcesz, żeby przed Pałacem Prezydenckim ustawić szubienicę, na której będą wieszani wszyscy judziciele do nie naszej wojny? O, to jest też pytanie, no nie? Takich pytań by było więcej, tylko że pod publiczkę. My pamiętamy, co Niedzielski zrobił. On nie jest posłem, nie ma immunitetu. Można go w tym momencie ścigać za te zbrodnie na narodzie polskim. A cały zakichany PiS i Kaczyński i inne skurwysyny samorodne z PiS PO jedno zło, to wiedzcie o tym, że zrobiliście podmianę narodową w Polsce. Powpuszczaliście obcych nam cywilizacyjnie i kulturowo. Feliks Koneczny o tych Ukraińcach nie mówił, że tam była kolebka turańszczyzny. I to Turańczyków żeście wprowadzili do Polski, niszczycie naród polski i za to wam po prostu nie życzę nic dobrego. A do wyborów trzeba iść i odsunąć od władzy ten nierząd PiS, PO, jedno zło. Czołem Wielkiej Polsce.